Yo, 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 z tej strony Szczuri, zapraszam na kolejny odcinek z Elder Scrolls Online. Ciśniemy kolejny tutorialek po dungeonie. Teraz na salony wchodzi The Fungal Grotto, czyli grzybowa grota. Kolejny z tych prostszych, nie ma tutaj zbyt dużo jakby trudnych rzeczy do wykonania, ale jest trochę więcej niż w poprzednim dungeonie. Także jeśli chcecie więcej takich filmików, zachęcam do subskrypcji i dawania łapek w górę. Każdy głos i każde kliknięcie propsujące mój kanał jest dla mnie bardzo ważne. Także będę się odzywał w momentach bardziej takich kluczowych. Tutaj będziemy na początku uwalniać więźniów. Także tutaj, gdzie są potworki, zabijamy potworki. W międzyczasie można uwolnić więźnia. Tutaj, o właśnie w tej klateczce po prawej jest ten więzień. Właśnie do niego biegnę. Otwieramy. Będą chyba dwie albo trzy takie klateczki. Także tutaj skupiamy się na tym. Nikt nie może nas atakować, bo inaczej nie otworzymy tej klatki. Drużyna biegnie dalej. Bije teraz takiego mini bosika. Takiego pajączka pięknego. Na razie to jest druga wersja dungeonu, ta trudniejsza. Ta łatwiejsza, tutaj chyba tych klatek nie trzeba otwierać, po prostu tutaj się to przebiega. Można zabijać moby, nie trzeba, chyba nic się nie uwalnia, bo w tych klatkach potwory żyją. Nie grałem dużo tej jedynki, bo stwierdziłem, że jest na tyle prosta, że tam nie ma żadnej filozofii, bo drużyna leci i biegniesz za wszystkimi i tyle. No, tutaj mamy drugą klatkę. Bijemy mobki i uwalniamy więźnia. Tak jest. Drużyna biegnie dalej. Tak jest. To jest trzecia klateczka. Po uwolnieniu tego więźnia trzeciego, tam na górze, jak widzicie po prawej stronie, stoi taki koleś i on za chwilę się jakby uruchomi i będzie trzeba go ubić, i to jest kolejny taki mniejszy bosik do ubicia. O, tutaj widzicie, tam jakieś te fioletowe takie promienie na niego padają. No to trzeba poczekać i on zaraz skoczy, tak jest, i jest walka z nim. No tutaj jest dosyć taki, no już jest dobrym bossem, można powiedzieć, bo on co jakiś czas przywołuje swoich koleżków do bicia. I trzeba walczyć nie tylko z nim, ale też z jego obstawą. O, jest obstawa. On ma kilka takich faz. Jak dobrze drużyna daje dobry damage, to bardzo szybko to idzie. Ale to jakby z żadnej eureki nie wymyśliłem, tak to działa. Czym lepszy damage, tym szybciej to wszystko idzie, nie trzeba się bawić. Tutaj nie wiem, jakim cudem koleś mi umarł. Chyba wyszedł poza zasięg moich czarów. Dobra. Ciśniemy dalej. Ten dungeon jest tak wykonywany, powiedzmy, prawilnie, czyli po kolei. Ale zdarzało mi się, że w takich drużynach przekoksanych, gdzie kolesie mieli powyżej 2000, no to oni tutaj raszowali to, biegli i tutaj na skróty szli. Ten skrót mogę wam pokazać, będziecie chcieli, napiszcie w komentarzu, dajcie dużo łapek w górę, to shortsa wam nagram z tym skrótem. A tutaj po kolei wszystko jest jakby bite w tym wideo. Szczególnie w tej wersji pierwszej lochu, tam na pewno większość skraca. Dobra, kolejny mały bosik.
pięknie zszedł. Skrzyneczka. Nie wiem, czy ona tu jest zawsze. Jeśli jest zawsze, to pierwszy raz była tutaj otwierana. Sprawdzę przy następnym przebiegu. Albo napiszcie w komentarzu, czy jest. O! Tutaj jest większy bosik już. I w tym miejscu, uwaga, jedynka tego ninjona się kończy. To jest final boss w pierwszej części. Niestety dużo osób nie wie o tym, że w dwójce jest jeszcze do grania trochę. Także bardzo często ludzie wychodzą z dungeona w tym miejscu. Także uważajcie, jak jesteście na jedynce, to jest ostatni boss. Jeśli robicie drugą wersję tego dungeona, właśnie tą co teraz widzicie, to dalej trzeba jeszcze tu pod górkę pobiec i jeszcze dwa bossy ubić. I dopiero to kończy ten loch. W tym momencie byśmy zakończyli wersję pierwszą. Można wtedy wychodzić z lochu, ale w dwójeczce lecimy dalej. Tutaj tych nie trzeba zabijać, to można przebiec i tutaj widzę, że ta drużyna to robi. Tylko ważne jest to, żeby żaden z tych paćmejów jakby nie został zblokowany. Bo tutaj trzeba będzie ten kryształ odblokować, ale jeśli będziemy w trakcie walki, no to się nie da go odblokować, także na to trzeba zwrócić uwagę, żeby wszystkie potworki, które jakby są zagrowane, żeby zostały zabite. Tak, tu będzie chyba nawet widać, one tutaj stoją zblokowane w tych drzwiach, ale są, jest na nich agresja. I one nam zablokują jakby otworzenie tego kamienia. Znaczy, o, widzicie? Tu powinna się pojawić opcja E, że coś tam trzeba temu zniszczyć, zabrać, czy coś z tym trzeba zrobić, ale nie daje się, bo tu cały czas jest walka. Zaraz się cofniemy tam do góry, żeby poubijać to wszystko, co tam na górze nas blokuje. Tak, to trzeba na to zwrócić uwagę. No i znowu koleś padł. Tego nawet nie zauważyłem wcześniej. Nie wiem, co oni robią. Leczenie cały czas mają, jeszcze umierają. No i jest teraz odpalone. Można biec z powrotem. Teraz biegniemy do finałowego bossa. Trzeba się cofnąć na sam początek. Że tak powiem, cofnąć na początek. Dziwnie to brzmi, no ale trzeba się wrócić. Nie tędy, tutaj tędy, o tak, 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 tędy, tutaj wodą. Skrót to jest. Nie trzeba naokoło, na szczęście, biec. Tutaj trzymamy się prawej strony, żeby nie wykitować od skoku. I tutaj gadamy z tym NPC-kiem. Z obrońcą dwa ostrza. I teraz odpala nam się główny boss. Instancja z głównym bossem. No i teraz wystarczy go zabić. On tutaj żadnych specyficznych technik nie ma. Po prostu naparzanka.
Dobra, to będzie tyle. To cały dungeon. Jeśli się podobało, zachęcam do dawania łapy w górę, subskrybowania mojego kanału. Będzie ich więcej. Cały czas gram dość, mam ochotę. Także będziemy pykać dalej. Trzymajcie się, do następnego, hej.